Dwa dni trwała akcja krwiodawców z HDK Serce Górnika ZG Lubin pod hasłem Zrób przelew dla Antosia Kokoszki. W punkcie poboru krwi w lubińskim szpitalu stawiło się 121 krwiodawców, którzy w sumie oddali prawie 55 litrów krwi. Chory chłopiec ma niespełna 5 lat. Staramy mu się pomóc, oddając krew do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i namawiamy również, żeby oddali swój 1% podatku właśnie dla Antosia. Górnicy krwiodawcy do oddawania krwi mobilizowali mieszkańców Lubina, Polkowic, Ścinawy i innych pobliskich miejscowości. Akcja odbyła się w trudnym dla banków krwi momencie. Dolnośląskie punkty krwiodawstwa odnotowują duże braki krwi. Oni są bardzo dobrym wsparciem dla nas w takich ciężkich chwilach. Zawsze można na nich liczyć. Zawsze są i przyjdą. Czy to moim zdaniem zawsze mobilizuje wszystkich, żeby pomóc? Jeśli jest możliwość, to dlaczego nie? Myślę, że trzeba pomagać, nie? No bo jest taka natura ludzka, że trzeba pomóc drugiemu człowiekowi, jeżeli jest taka możliwość, prawda? Na wszystkich, którzy przyszli do punktu krwiodawstwa w Lubinie 18 i 19 lutego czekały drobne upominki w postaci książek, kubków, smyczy, nośników pamięci, długopisów, a także słodkich pączków.